Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa, państwa i moim gościem są m.in. pan minister Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie ministrze. I pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych Unii Europejskiej. Witam. Szczęść Boże, witam. Zaczynam od pana ministra, bo cieszymy się, że nas zaszczycił swoją obecnością, mimo to, że dzisiaj były głosowania w Sejmie. Panie ministrze, zajmuje się pan reparacjami wojennymi. Między innymi Polska wnioskuje o ponad 6 bilionów, a niektórzy powołują się, ci, którzy są temu przeciwni, na takie pismo Bieruta, niepodpisane i które nie miało chyba mocy prawnej, bo nawet warunkiem tego było, że Niemcy powinny zadeklarować jakiś pokój. Proszę nam naświetlić tę sprawę, jaki jest stan tego i jak to wygląda wszystko. Otóż myślę, że kluczowa data to jest data 1 września ubiegłego roku, kiedy w wyniku wieloletniej pracy grup ekspertów, ale także mojej, parlamentarzystów, udało się opublikować raport o stratach wojennych. I to jest duże dzieło, prawie 30 naukowców nad tym pracowało, gdzie zaprezentowaliśmy rachunek strat materialnych i demograficznych. Jednocześnie postaraliśmy się w pewien sposób dokonać wyceny tego na złotego, na dolara i euro. Jest to oczywiście kwota, którą zaprezentowaliśmy jako kwotę szacunkową strat wojennych, bo oczywiście nie sposób wyliczyć wszystkich strat materialnych, moralnych, utraconych pokoleń, więc to jest jakby, powiedziałbym, bardzo taki płaski i konserwatywny rachunek. Ta publikacja raportu uruchomiła pewną też dynamikę polityczną, ponieważ kilkadziesiąt dni później, bo 3 października, nasz rząd wysłał notę dyplomatyczną do rządu Niemiec z żądaniem 9 punktów, między innymi właśnie zapłaty reparacji, z żądaniem zwrotu zrabowanych dóbr kultury, dzieł sztuki, zasobów bankowych i wielu, wielu innych rzeczy. I dopiero po 3 miesiącach rząd Niemiec powiedział, że dla niego sprawa jest zamknięta. Oczywiście w międzyczasie jeszcze pan premier Mateusz Morawiecki powołał mnie na funkcję pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań wojennych. W tym czasie podjąłem szereg inicjatyw międzynarodowych służących umiędzynarodowieniu tej sprawy. Dlatego, że trzeba pamiętać, że o ile my w Polsce mamy świadomość jakby naszej historii, okupacji niemieckiej, sowieckiej, strat, o tyle na świecie ta sprawa nie jest jakby powszechnie. Panie prezesie, chciałem zapytać, bo niektórzy twierdzą, szczególnie z opozycji, że to nie reparacji żądamy, tylko odszkodowań. Czym to się różni? O, to jest różnica zasadnicza, ale na początku chciałbym mocno pogratulować panu ministrowi tej benedyktyńskiej wręcz pracy, bardzo potrzebnej dla Polski i Polaków, również dla zmiany opinii o Polsce i Polakach na arenie międzynarodowej, bo myślę, że ona kiedyś zaowocuje tym, że Polacy i Polska rzeczywiście dojdzie do momentu, w którym ta sprawiedliwość dziejowa dla nas, Polaków, na świecie zaistnieje. Reparacje wojenne są kwestią związaną w prawie międzynarodowym w stosunkach pomiędzy państwami. One są regulowane umowami, traktatami. Odszkodowania w gruncie rzeczy dotyczą obywateli, mieszkańców lub instytucji i są im wypłacane, ale są jeszcze rekompensaty, pamiętajmy, które też są używane choćby przez stronę niemiecką. Tu dwa zdania chciałbym na ten temat powiedzieć, bo Niemcy od lat 50. Zaczęły prowadzić bardzo konsekwentną i wręcz mówiąc kolokwialnie sprytną politykę wobec terenów dawnych swoich, które stały się częścią Polski, czyli tak zwanych ziem odzyskanych. Ja mieszkam na Warmii i Mazurach, więc są te tematy mi bardzo bliskie. Również dotyczy to kwestii Czech, czyli Sudetów. Otóż przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w RFN-ie utworzono specjalną komórkę i wydział pomagający osobom wyjeżdżającym z tych terenów lub które znalazły się, wyjechały na mocy traktatów międzynarodowych do Niemiec. Komórka, która pomagała w składaniu wniosków i w Polsce, i w Czechach, zmierzających do odzyskiwania mienia na naszym terytorium, w naszym kraju.
I jest to skala porażająca, ponieważ będąc jeszcze europosłem, moje biuro oszacowało, że do 2010 roku w Polsce złożono około 70 tysięcy wniosków o zwrot w cudzysłowie mienia lub rekompensat, wypłaty rekompensat lub odszkodowań za mienie pozostawione na terytorium Polski. Dlaczego o tym mówię? Bo to też powinno być moim zdaniem używane jako argument do tego, że Niemcy wciąż korzystają z tego, co jest dzisiaj wypracowywane w Polsce lub co jest dobrem Polski, czyli ziemia, bo w jaki sposób obywatele niemieccy pozyskują na terytorium Polski swoje pozyskują mienie lub nieruchomości. Otóż składają wnioski w polskich sądach, opierając się na luce, która została zawarta w ustawie na początku lat 60. polskiej ustawie PRL-owskiej o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W tej ustawie zabrakło jednego słowa i spadkobiercy. Dzisiaj spadkobiercy osób, które zostały wysiedlone z terenów tzw. ziem odzyskanych, składają wnioski niestety ze skutkiem pozytywnym w polskich sądach, odzyskują fizycznie nieruchomości, jeśli to jest możliwe, i je sprzedają, tak jak na przykład wręcz prawie że precedensowy proces Agnes Trawny pod Szczytnem kontra Głowaccy Moskalikowie, gdzie nie dość, że pani Agnes Trawny odzyskała, choć nie powinna w moim przekonaniu, dużą nieruchomość rolną, sprzedała ją, to dodatkowo jeszcze sąd zasądził na jej korzyść około 2 milionów złotych, co jest rzeczą skandaliczną. Ale to się dzieje powszechnie w Polsce, bo tak jak wspomniałem, jeszcze ponad dekadę temu takich wniosków było 70 tysięcy. A zatem państwo niemieckie sukcesywnie, można wręcz powiedzieć, pomaga swoim obywatelom w krzywdzeniu nadal Polski, bo przecież Polska była główną ofiarą II wojny światowej i największą ofiarą II wojny światowej. Ale jeśli mogę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo kwestia reparacji, ona będzie długa rzeczywiście, tak jak pan minister powiedział, ale powinna być w moim przekonaniu kompleksowa. Bo dzisiaj również na korytarzach europarlamentarnych słyszę od polityków niemieckich, twierdzą oni, że jest to akcja polityczna wymierzona w Niemcy, ponieważ pomiędzy Polską a Niemcami istnieje spór o kompetencje w ramach Unii Europejskiej, ale przede wszystkim o kształt Unii Europejskiej, no bo Polska słusznie opowiada się za Europą ojczyzn, Niemcy chcą Europy federalnej. Więc moim zdaniem, aby ten fałszywy niemiecki przekaz o Polsce można było zneutralizować, powinniśmy w niedalekiej przyszłości również domagać się reparacji od Rosji jako spadkobiercy Związku Sowieckiego, no bo przecież Związek Sowiecki 17 września najechał na tych samych zasadach na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow Rzeczpospolitą, ale też powinniśmy domagać się reparacji od Słowacji, która 1 września razem z armią hitlerowską najechała Polskę i przez 16 dni prowadziła 4 dywizjami działania wojenne na południu Polski w Małopolsce, a następnie do 1945 roku okupowała część terytorium Polski. I być może powinniśmy także rozmawiać już nie o reparacjach wojennych, a o odszkodowaniach dla polskich obywateli i ich spadkobierców od Litwy, Białorusi i Ukrainy, od państw, które są beneficjentem tego, że Polska utraciła połowę terytorium. To są kwestie bardzo istotne i jeśli podejdziemy do nich kompleksowo, wówczas Niemcy nie będą zarzucały naszemu krajowi, nie będą zarzucały Polsce tego, że wybraliśmy sobie tylko jeden kraj, który de facto zniszczył, spustoszył Polskę podczas II wojny światowej. I ten argument niemiecki upolitycznienia tego sporu po prostu zniknie. A do tego będzie potrzebna kolejna prawdopodobnie benedyktyńska praca zespołu, być może pana ministra, może kolejnych zespołów, ale myślę, że jest to do zrobienia. I wówczas wszyscy Polacy, a zwłaszcza ci na Kresach, którzy są bardzo bliscy mojemu sercu, a którzy utracili swoje obywatelstwo na mocy dekretu Stalina w 1939 roku w listopadzie, może wreszcie doczekają się także sprawiedliwości. Jak pan minister widzi te, powiedzmy, ewentualnie dalsze działania? Ja chcę powiedzieć, że na chwilę obecną jakby odcinam się od tego poglądu. No właśnie. W sposób zdecydowany, bo myślę, że to nie przysłużyłoby tej naszej sprawie.
gdyby dzisiaj Polska tak występowała wobec wszystkich z wnioskami, no to ośmieszyłoby nasze stanowisko. Czyli rozumiem, że teraz staracie się skupić przede wszystkim na kraju, który jest spadkobiercą, kraju, który wywołał wojnę. Te wszystkie inne konsekwencje były związane z tym, że to Niemcy napadły na Polskę. Dzisiaj jakby trzeba tą sprawę zasadniczą jakby rozstrzygnąć i rozwiązać. Oczywiście mamy w polu widzenia to, że wiele krajów wyrządziło Polsce i Polakom krzywdy. Czyli to, o czym mówi pan prezes. Tego nie możemy o tym zapominać. Natomiast na dzień dzisiejszy przestrzegałbym przed polityką jakby pozywania wszystkich za wszystko, prawda? Bo to się skończy oczywiście fiaskiem. Więc oczywiście wiemy o różnego rodzaju historiach, jakie się działy podczas wojny na terenach, które były okupowane przez Sowietów czy przez Niemców. Dochodziło do zbrodni wojennych, dochodziło do mordów wykonywanych przez różne nacje na narodzie polskim, w batalach polskich. Natomiast na dzień dzisiejszy głównym odpowiedzialnym za właśnie II wojny i za największe straty materialne, demograficzne są Niemcy. Proszę powiedzieć, komu Niemcy już wypłaciły pieniądze z tytułu reparacji wojennych, którym krajom? To była cała grupa krajów, wszystkim w latach 50., 60. Niemcy zawierały umowy bilateralne, dwustronne, więc to oczywiście były kraje Europy Zachodniej przede wszystkim, ale też trzeba powiedzieć, że Niemcy wypłaciły odszkodowanie Izraelowi, którego nie było podczas wojny. Prawda? No nie było. Oczywiście również Niemcy zawierały umowy z organizacjami żydowskimi, Jewish Claim, które funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Tak więc no, Niemcy, można powiedzieć, prowadziły taką politykę wybierania sobie... No bo wiedzą, że Żydzi by mocno krzyczeli, to już by był alarm na całym świecie. I nacji, którym płaciły, i krajów, którym nie płaciły. Zresztą to ciekawe, analiza ustawodawstwa niemieckiego prowadzi do przekonania, że Niemcy dokonywały pewnej kategoryzacji ofiar i w dużej mierze, co jest nam się może wydawać zupełnie zdumiewające, ale to sami Niemcy najwięcej dostali odszkodowań od państwa niemieckiego za utracone zdrowie, za utraconą możliwość kariery. Nawet czytałem o takim przypadku, że marszałek czy speaker Bundestagu z lat 50. czy 60. za to, że nie został profesorem uczelnianym, dostał gigantyczne odszkodowanie oraz rentę dożywotnią. Tak? Czyli w dużej mierze Niemcy w kilkudziesięciu procentach byli beneficjentami odszkodowań niemieckich. Oczywiście w dużym obszarze również to byli także obywatele wyznania mojżeszowego, czy Żydzi, organizacje żydowskie. Natomiast podsumowując, jakby Polska, czy też obywatele polscy, około w 2% byli beneficjentami tych świadczeń. Tu mówimy tylko i wyłącznie o ofiarach eksperymentów medycznych i o pewnej grupie osób, która dostała jednorazowe świadczenia jak z Gracja, takie właśnie wypłacane raz tylko i wyłącznie w latach 90. 2000 przez Fundację Niemiecką, Polsko-Niemiecką Pojednanie. Więc to była absolutna kropla w morzu. I w żaden sposób nie zostało to, nie jest to skorelowane jakby ze stratami, które zostały faktycznie. Czyli rozumiem, że straty to są, państwo domagacie się ponad 6 bilionów złotych. Straty to są w dużej mierze straty demograficzne. Tu przeliczyliśmy straty demograficzne w taki sposób, że utraconą wartość życia ludzkiego przeliczyliśmy na utraconą wartość wynagrodzenia, które dany człowiek by wpłacał do PKB, czyli ile to PKB kraju zostało zmniejszone poprzez to, że utraciliśmy poprzez fakt zamordowania przez Niemców ponad 5 milionów 200 tysięcy polskich obywateli, bo na tyle nasi demografowie wyliczyli straty znane przez Niemców. No i to dało nam prawie 75% kwoty całościowej, ponad 4 biliony złotych. A pozostałe kwestie są kwestie właśnie strat materialnych, czyli cała infrastruktura miejska, wiejska, dobra kultury, dzieła sztuki, ale też co jest ważne i myślę, że to może być ciekawe dla słuchaczy, ja to oczywiście już mówiłem wielokrotnie, ale w to również liczyliśmy zrabowane zasoby bankowe, po prostu złoto, gotówkę, różnego rodzaju akcje, obligacje, które po prostu Niemcy zrabowali z polskich banków i to wywieźli do banków niemieckich, Deutsche Banku. Ale także dużym odszkodowaniem, czy dużą stratą jest cała polityka eksploatacyjna, czyli to, że Niemcy poprzez 5 lat stworzyli w naszym kraju
system walutowy, którego celem po prostu była eksploatacja przemysłu, gospodarki, rolnictwa, przymusowe kontyngenty, prawda, do rolników. No i więc to również jest tutaj ważny element tych całych sumy odszkodowań. No oczywiście absolutnie nie byliśmy w stanie wyliczyć takich strat, które przywiązały się w dużej mierze z krzywdami, z chorobami psychicznymi, z sieroctwem. No przecież masę dzieci po wojnie stało sierotami. Zresztą co piąta ofiara to było dziecko, polska to było dziecko. Więc no, tu nie sposób obliczyć już na środki finansowe, na środki ekonomiczne. Czyli ta kwota jest pewna, ponad 6 bilionów. Ta kwota jest pewna i jest to na sposób bardzo taki konserwatywny. Proszę powiedzieć, panie ministrze, jakie dalsze są koleje losu, jeżeli powiedzmy będzie wsparcie tutaj Kongresu Amerykańskiego i tak dalej, jeżeli będzie nacisk taki dyplomatyczny, jeżeli w ten sposób wrócą te reparacje, to okej. Jeżeli nie, no to jest dalsza droga sądowa, tak? Najpierw musimy przeprowadzić pewną akcję informacyjną na świecie, w Europie i to myślę, że bardzo intensywnie od 3 miesięcy staramy się robić. Informujemy organizacje międzynarodowe, także poprzez naszych ambasadorów, MSZ-y kluczowych krajów, naszych sojuszników, Rady Europy, NATO, Unii Europejskiej. Także planujemy akcję w ONZ-cie, informowanie krajów ONZ-u. Więc to jest jakby operacja rozpisana na wiele kolejnych tygodni, miesięcy. Istotą jest to, żeby przypomnieć światu, decydentom, politykom, dyplomatom, dziennikarzom, opinii publicznej, czym była II wojna światowa, jakie przyniosła efekty tragiczne i że Niemcy się nigdy z niej nie rozliczyły. Jak pan to postrzega, czy na ile procent powinniśmy dostać te środki? Ja jestem, proszę księdza, optymistą w tej sprawie, dlatego że w dzisiejszym świecie internetu, Twittera, Facebooka, stron internetowych, telewizji internetowych, informacja rozchodzi się w ciągu sekundy po całym świecie. Za chwilę nasz wywiad będą oglądali w Waszyngtonie, w Pekinie, no, zgoda, tak, w Londynie, czy w Indiach, w Chinach. Więc jakby ja widzę, jakim echem odbijają się nasze inicjatywy, konferencje, no, cały świat o tym mówi. Postaramy się to przetłumaczyć, no, mamy też taki portal rightpart.org, czyli prawa strona, tłumaczymy z polskim na 6 języków. To też dotrze do tego. Jest to bardzo ważne, dlatego ja w ciągu ostatnich kilku miesięcy staram się być bardzo aktywny w mediach, oczywiście polskich, międzynarodowych, też dużo zainteresowany mediów międzynarodowych. Więc jakby konsekwentnie myślę, że jesteśmy w stanie zdecydowanie szybciej odwrócić tą narrację, którą Niemcy budowali 50 lat. My ją, myślę, odwrócimy w ciągu, powiedzmy, roku. Tak, dokładnie. Panie prezesie, przydadzą się te pieniądze? Ależ tak, one nam się należą, tak jak pan minister wspomniał. I oczywiście Niemcy rzeczywiście bardzo wybiórczo traktują państwa, tak jak wybiórczo traktowały na przestrzeni dziejów różne narody. Jedne dyskryminując, a jedne hołubiąc. Pamiętajmy też o tym, że Niemcy w 2010 roku zapłaciły ostatnią ratę reparacji wojennych za pierwszą wojnę światową Francji i Wielkiej Brytanii, 700 zdaje się milionów euro, a zatem można nawet po 100 latach płacić reparacje. I to jest ten kontrargument dla strony niemieckiej, bo Niemcy twierdzą, że to pokolenie obecne nie jest odpowiedzialne za to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Jeśli poszlibyśmy tym tokiem rozumowania, to Niemcy nie powinny płacić prawie 100 lat reparacji wojennych za pierwszą wojnę światową. A zatem nie można pozwolić na to, aby Niemcy traktowały Polskę jako kraj drugiej kategorii albo gorszej kategorii. Wręcz przeciwnie. Oczywiście do tego będzie potrzebne to nagłośnienie na całym świecie, bo Niemcy nieprzymuszone, nie łudźmy się, nie zapłacą reparacji wojennych albo będą twierdziły, że w jakimś sensie my te reparacje od nich uzyskaliśmy razem z tak zwanymi ziemiami odzyskanymi i to trzeba, nad tym moim zdaniem trzeba bardzo mocno pracować, twierdząc, że tak zwane ziemie odzyskane nie były żadnymi reparacjami wojennymi, które przyznano Polsce, to jeśli już był rodzaj rekompensaty za ziemie utracone na wschodzie. I jeśli mogę jeszcze wspomnieć, myślę, że warto jednak myśleć też o tych Polakach, którzy mieszkają na Kresach i którzy mieszkali na Kresach, bo oni nie mogą być jednak w przyszłości traktowani po macoszemu, tak jak do niedawna jeszcze byli, bo jednak duża część, prawie połowa
przedwojennego terytorium Polski została jednak napadnięta przez Związek Sowiecki, spadkobiercą korzyści z tego wynikających i ograbienia tamtego terytorium jest dzisiejsza Rosja, więc tu pan minister ma rację. Dzisiaj trzeba skupić się na Niemczech. Tak, jak najbardziej. Ja wspominałem wcześniej o tym, że być może trzeba pomyśleć o reparacjach od Rosji, czy o odszkodowaniach dla obywateli polskich przedwojennych Kresów i ich spadkobierców. Mam na myśli oczywiście działania w przyszłości, które powinny również chyba nastąpić właśnie po to, abyśmy nie rozgraniczali pomiędzy przedwojennymi obywatelami Polski, nie dzielili ich tą sztuczną linią Bugu, która została nakreślona przez Hitlera i Stalina w pakcie Ribbentrop-Mołotow. I tego też, wydaje mi się, wymaga sprawiedliwość dziejowa. Panie ministrze, bardzo cieszymy się z obecności. Mam nadzieję, że te treści dotrą na cały świat, tak jak pan wspomniał. Dziękujemy panu za tę pracę na rzecz reparacji, odzyskania tych ważnych funduszy ze strony Niemiec. Drodzy państwo, moim gościem był pan minister Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych i prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych w Unii Europejskiej, dr Bogusław Rogalski. Dziękuję. Szczęść Boże państwu. Szczęść Boże.